Szczęść Boże, Justyna Burza. Zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Ukraina wciąż broni swojego terytorium. Dziś w nocy mieszkańcy usłyszeli alarm lotniczy. Wybuchy słychać w Kijowie, Chersoniu, Odessie i Mikołajowie. Rosjanie wystrzelili w kierunku Ukrainy rakiety i drony kamikadze. Rosja znów atakuje. Mieszkańcy ukraińskiej stolicy około godziny 4:44 czasu polskiego usłyszeli dwa wybuchy. Wybuchy w rejonie dzielnicy Hołosijewo. Na miejsce udają się wszystkie służby. Szczegóły później. Napisał na portalu Telegram mer Kijowa Witalij Kliczko. Pod ostrzałem rosyjskich rakiet znalazł się nie tylko Kijów. Eksplozje nastąpiły również na zachodzie kraju. Atakowany jest obwód tarnopolski, iwano-frankiwski, dniepropietrowski i charkowski. Tam spadło najwięcej rakiet. Poinformował szef tamtejszego obwodu Ołech Syniechubow. Wróg dokonał 15 uderzeń na miasto Charków i obwód charkowski. Okupanci znów celują w obiekty infrastruktury krytycznej. Według wstępnych danych pocisk uderzył w prywatny dom w obwodzie charkowskim. Ustalane są informacje na temat ewentualnych ofiar i uszkodzeń. W wyniku ostrzału w mieście Nikopol w obwodzie dniepropietrowskim ranne zostały dzieci. Nikopol ucierpiał od ostrzału nieprzyjaciela z ciężkiej artylerii i gradów. Wszystkie ofiary pochodzą z Nikopola. To 11-letnia dziewczynka i 10-letni chłopiec, a także 3 kobiety i mężczyzna. Mają od 40 do 74 lat. Wszyscy są w średnim stanie. W mieście uszkodzone zostały 24 domy prywatne. Jeden z nich zapalił się. Ratownicy ugasili pożar. Czytamy na telegramie administracji obwodu. Ucierpiała również Odessa. Rosjanie zaatakowali obiekty infrastruktury energetycznej, zniszczone zostały budynki mieszkalne. W żadnym wypadku nie ignorujemy alarmu. Napisał w serwisie Telegram szef biura prezydenta Ukrainy Andrii Jermak. Do Lwowa przybył 9. transport pomocy zorganizowanej przez Forum Ekologiczne Młodzieży oraz polskich leśników i myśliwych. Dary zostały skierowane w sposób szczególny do ukraińskich dzieci, które podczas wojny straciły swoich rodziców. Fundacja Ekologiczne Forum Młodzieży we współpracy z leśnikami i myśliwymi, szczególnie z regionalnych dyrekcji lasów państwowych w Białymstoku i Poznaniu, zorganizowała kolejny już transport pomocowy dla Ukrainy. Zadowolenia z inicjatywy nie kryje metropolita lwowski ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Ekologiczne Forum Młodzieży i leśnicy przybywają już tutaj do nas po raz 9. i zawsze przywożą bardzo wiele obfitych darów, zwłaszcza dla dzieci, które są zawsze uśmiechnięte i rozpromienione, kiedy widzą leśników z Polski, bo wtedy wiedzą, że czeka ich wielka radość i przyjemność. Radość dzieci oraz pozostałych potrzebujących, którzy zostali dotknięci widmem wojny, jest dla nas wielką satysfakcją, mówi prezes Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży Marcelina Puchalska. Cieszymy się, że możemy pomagać i tak jak widzieliśmy szczęście tych dzieci, to ich szczęście jest naszym szczęściem. Uważamy, że każdy człowiek młody i nie tylko młody, ale powinien otwierać serce na jednego, drugiego człowieka, który jest w ogromnej potrzebie, tak jak widzimy to na wojnie na Ukrainie. W transporcie znalazły się najpotrzebniejsze rzeczy, zaznacza kapelan leśników ksiądz Tomasz Duszkiewicz. Przywieźliśmy żywność, leki, ale szczególnie ubrania dla tych dzieci, które straciły rodziców, są sierotami. Ten transport szczególnie zadedykowaliśmy dzieciom, które straciły swoich rodziców na wojnie i obecnie przybywają w parafii świętego Jana Pawła II we Lwowie. Ta parafia jest obsługiwana przez księży katolickich, a tak opieczę nad tym wszystkim sprawuje ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Wojna niszczy wszystko, ale nie niszczy nadziei, akcentuje proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Jana Pawła II we Lwowie, który od początku wojny przyjmuje Ukraińców. Tutaj przybywa od samego początku wojny przeszło około 5 tysięcy uchodźców. Często byli na początku wojny krótko, jechali dalej, a obecnie przybywa około 90 ze wschodniej Ukrainy, z terenów niestety obecnie okupowanych, albo z innych niszczonych miast. Wielu z nich dosłownie straciło swoje domy i na razie nie ma gdzie wracać. I właśnie tutaj znajdują schronienie, za które, jak podkreśla ksiądz Grzegorz Draus, wdzięczność narodu ukraińskiego jest ogromna.
Telewizja TVN kolejny raz uderza w świętego Jana Pawła II. Padają zarzuty, jakoby w latach 70. ukrywał przypadki wykorzystywania seksualnego nieletnich przez duchownych archidiecezji krakowskiej. Potwierdzeniem tezy są przede wszystkim akta Służby Bezpieczeństwa i współpracujących z nią księży. Reportaż stacji TVN24 opisuje przypadki księży z archidiecezji krakowskiej sprzed pół wieku, którzy mieli dopuścić się nadużyć seksualnych wobec nieletnich. Historie kapłanów miały uwiarygodnić tezę, którą autorzy postawili na samym początku. Dziś wiemy już bez wątpliwości, że Karol Wojtyła wiedział o nadużyciach seksualnych księży i ukrywał je jeszcze w Polsce, zanim został papieżem. Po ataku TVN na księdza kardynała Stanisława Dziwisza wówczas było wiadomo, że w inną osobę jest ten atak wymierzony. Celem jest Jan Paweł II i za jakiś czas ten atak nastąpi, dojdzie do tego celu. I tak się stało, więc tu nie ma żadnego zaskoczenia w tym, co się wydarzyło. Według autorów materiału wpływ na podejście Karola Wojtyły, przyszłego kardynała i papieża, do nadużyć seksualnych miał jego mentor i wychowawca kardynał Adam Sapieha. Po ponad 70 latach po śmierci niezłomnego księcia Gazeta Wyborcza oraz TVN oskarżyły go o molestowanie kleryków i księży. Wszystko na podstawie zeznań zdemoralizowanego księdza Boczka, współpracującego z bezpieką, który został suspendowany. Nawet UB nie traktowało jego zeznań za wiarygodne, przypomina historyk dr Jarosław Szarek. One nie zostają wykorzystane, to znaczy sama służba, sam aparat bezpieczeństwa traktuje chyba jako niewiarygodne. Można mieć duże wątpliwości co do ich wiarygodności, a tym bardziej biorąc pod uwagę skalę zdemoralizowania tego donosiciela. Drugie świadectwo z akt bezpieki rzekomo obciążające kardynała Sapiehę było efektem brutalnego śledztwa, któremu został poddany jego najbliższy współpracownik. W materiale przedstawiono też historię księdza współpracującego z bezpieką, który po oskarżeniach o nadużycie seksualne został wysłany przez kardynała Karola Wojtyłę do Austrii. Oznaczałoby to, że kardynał Wojtyła nie poinformował kardynała Koeniga o prawdziwych powodach wyjazdu Sadusia. Brak tej informacji w oficjalnym liście nie wyklucza, że została ona przekazana inną drogą. Autor wykorzystuje treść swoich badań wybiórczo tak, aby pasowała pod jego tezę. Wracamy znowu do tego, do wytworzonych przez ubeków materiałów, które dzisiaj mają rangę dowodu, tak? No i chciałoby się powiedzieć, ubecy czytają ubeków. Kardynał Wojtyła został też oskarżony o brak reakcji na nadużycia Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca. Przyszły papież reagował jednak zgodnie z obowiązującym wówczas prawem kanonicznym, podejściem psychologicznym i panującymi zwyczajami. W materiale pokazano również świadectwa ofiar nadużyć, które nigdy o tym wcześniej nie mówiły, nie podano ich nazwisk. Jeżeli wówczas miały zastrzeżenia, jeżeli wiedziały o tym, o czym teraz mówią, należało wtedy to podnieść. Atak na świętego Jana Pawła II ma zasiać przekonanie, że systemowo nie reagował na nadużycia. To jednak w czasie jego pontyfikatu dokonano zmian w kodeksie prawa kanonicznego dotyczących wykorzystywania małoletnich przez duchownych, a procedowanie tych spraw przeniesiono z kongregacji do spraw duchowieństwa do kongregacji do spraw nauki i wiary, przypomina ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Zarzut o tym, że dotyczący tego, że święty Jan Paweł II nie robił nic w zakresie pedofilii, jest zarzutem po prostu radykalnie absurdalnym. Jest zarzutem nie tylko kłamliwym, ale po prostu idiotycznym. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski nazywał działania TVN drugim zamachem na świętego Jana Pawła II. Ciągle jest wrogiem dla wielu sił na zewnątrz Polski, ale także znajdujących się wewnątrz naszej ojczyzny, mówił metropolita krakowski. Głosicieli ideologii gender, zwolennikom aborcji i eutanazji. Jego głos jest ciągle głosem sprzeciwu, więc trzeba go zniszczyć. Trzeba osłabić jego autorytet. Trzeba wyszydzić jego święte imię. Trzeba wyrwać je z naszych serc.
Uderzenie w Jana Pawła II ma podważyć cały jego dorobek, nauczanie i świadectwo. Celem ataków na świętego Jana Pawła II jest oddalenie ludzi od Kościoła, podkreśla ksiądz profesor Waldemar Cisło. U nas jeszcze Kościół jest, chyba ma oddziaływanie moralne. Ja nie mówię z perspektywy Warszawy, ale jak wyjedziemy poza to, myślę, że jednak jest taki po tym COVID-zie oddech i powrót do tej części osób do Kościoła, więc on stanowi realne zagrożenie dla pewnych grup interesów i dlatego też będzie deprecjonowany jego autorytet, bo jak zniszczymy papieża, to zniszczymy jego nauczanie, to zniszczymy wpływ moralny Kościoła i o to chodzi. W obronie świętego Jana Pawła II stają politycy. Delegacja PSL-u złożyła kwiaty przed krzyżem papieskim na placu Piłsudskiego w Warszawie. Ludowcy przypominają, że bez Jana Pawła II nie byłoby dziś wolnej Polski i wolnego świata. Zadeklarowali, że sprzeciwiają się uderzaniu w świętości narodu polskiego i dobre imię największego Polaka XX wieku. Staję dziś w obronie naszego kochanego papieża, bo jak zdecydowana większość moich rodaków wiem, że Janowi Pawłowi II zawdzięczamy jako naród bardzo, bardzo wiele. Być może zawdzięczamy wszystko. Mówi w specjalnym nagraniu premier Mateusz Morawiecki. Na wniosek Prawa i Sprawiedliwości Sejm ma jeszcze na tym posiedzeniu podjąć uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. To były informacje dnia, kolejne wydanie o 10:00. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.